Dzień dobry. Ja nie chcę żadnej linki. Obraz będzie niestabilny, bo mi muchy siadają na ręce. Jezus, to jak zmokliśmy, no kurde, po co? No ale trzeba było poczekać 2 minuty, no. Trzeba dzwonić do fachowców, co mają pogodę w telefonie, by wszystko powiedział. Ja założyłem już sztorm, jak mówię, bo na bank w tym deszczu przypłyniesz, ale się przebrałem. Przywiozłem ci gitarę, nie? A jako, że i tak bym zgubił chwyty, to mam tutaj. Ja cię chwycę. Do boju! Pamiętasz, Bartoś, z King Size'u ten moment, jak go tam torturowali, Adasia, i to pytanie... Będzie ciasno chodzić? Tak. Teraz troszkę poważniej podejdziemy do tematu. Aczkolwiek, proszę pana, wiem, że znowu zapytasz, czy ja potrafię. Czemu ty na czworaka znowu chodzisz? Trzeci dzień na czworaka. Gdzie jesteśmy? Poczekaj. Nie, to go się nawet nie wytnie, nie? No co, po co? A skąd nożyczki? Ale ładnie. Gdzie jesteśmy? W ukrytej kamerze. A tak poważnie? Tak poważnie, łowisko Jerzyn. Taki wstępniak do zbliżającego się 9. Pucharu Karp Peszyn. Ale nas oszukują te ryby, Bartku. Co tu zrobić z nią? I co? Co to jest? I gówno. Fajny ten. Co? Nie jest pan szczęśliwy? Jestem, zapiął się w dolną wartę. Obślizgun. Jak to łowcy sandaczy mówią, jak szczupaka złowisz. Obślizgun. Wyłącz latarkę. Nie, bo sobie haczyk w głowę wbije. Weź mi to wyłącz. Bo mam ręce zajęte. Czekaj. Nie mrugaj. Nie na zielono. Co, nie jesteś zadowolony jednak. Jestem. Podnieś wyżej. Niżej. No niżej, o, wyżej. Dobrze, jest ok. Jestem zadowolony. W dolną wargę dostał. Zestaw zadziałał. Obślizgun. Jak to łowcy sandaczy mówią, jak szczupaka złowią. Obślizgun. Dobra. Ty! Poczekaj. Weź mi to ściągnij. Weź to. Proszę cię. Chociaż to weź, to co mi to robisz? Poszło. Yes, I. Ja mam na mecie Vincent Don Valdez. My ready for sender, my body can cross. Bo tu jest zadnik. Cię pręży. No musisz go pokazać, może ty rządzisz. Czekaj, ci puszczę filmik na YouTube, jak ty o tym mówisz, dobra? I tak to wytnę, kurwa, nikt nie będzie, kurwa, tego oglądał. To ale nie jest kurwa, fair. Takie sobie te rybki małe, nie? Jak to mówią? Małe, ale cieszą, tak? Nie cieszą. Nie cieszą. Nie cieszą. Duże chcemy łowić. Bardzo duże. Dużo dużych, małe mnie nie cieszą. Takie bąble, jakbym chciał się cieszyć z małych, to bym sobie tutaj tych leszczy połowił, jak dzisiaj w nocy. Generalnie cieszyć mogą małe, to tylko długi. Tak. No dobra, ale nie narzekamy, ten jest piękny. Piękny, a byłby ładniejszy, jeszcze gdyby był większy. Music will look, will love it, so I sing, go get the blessing from above. The Lord we are free, I saw the thing go us. When I will know I'm here now, when I'm worth the most. Music will look, and music we need. Give thanks to the Lord, them pay the teachings of my spirit. Music will stand, every music when I stand. When I'm in on my dress, and every music will love it for the earth. De la bonne zique, on en demande, yes. Car le public en demande, well.
du rythme et du cœur sans attendre, yeah. Des mélodies pour rendre ce monde plus tranquille, car tous les styles aujourd'hui se mélangent, oui c'est vrai. Tu trouveras ton bonheur à chaque coin de rue, et ouais, les influences font ce que tu es. Alors des faits, les cases dans laquelle on te place, la musique se met. Bien sûr que connaître cette fondation, ça aide, tu sais. Fajnie by było taką rybę złowić na inny zestaw, nie? Kiedyś się łowiło za starych lat takie ryby. Piękna. No tak troszeczkę... troszeczkę, że tak powiem, zrezygnowani byliśmy wczoraj, bo ryby malutkie. Albo leszcze, albo jazie, albo karasie. Przeplatane jakimiś małymi karpiami. Ale udało się godnie zaprosić na 9. Puchar Portaru Karp Peszyn piękną rybą. A! Kurde, będzie duży ryb. Prawda, Bartku? Mi się nie podoba, to ma wybrakowane miejsce z łuską. Tu powinien mieć łuska, nie ma. Pokaż. Nie ma, nieźle, nie? Ma normalnie dziurę systemową. Ładna ryba. Nie ważyliśmy jej, gdzieś ma 16-17 kg, może więcej? Nie, no bez przesady. Ale godno. Poćwiczę przed kucharem. Zdejmij czapkę. Nie, proszę, tutaj... Cholera, ale się te... trzęsą mi się ręce. Dlatego, że od rana za mało pijesz. Spójrz na mnie, poudaję, że ci robię zdjęcie. Ty, Hieniu się obudził. Hieniosław. Hieniu, co lubi czekoladę. Dobra, zabieramy się za rybę. Źle ustawiłeś kamery. Dlaczego? Trzecia nie wejdzie. Trzecia nie wejdzie? Tak. Dawaj tutaj to. A mógłbym cię nagrywać, jak ty nagrywasz? Mógłbyś. Czy to się aparaty psują, jak się jeden w drugi celuje? Nie wiem. Tam masz taki tryb... ten... IA. Klikasz, wciskasz i się wszystko fajnie samo nagrywa. Używałeś? Nie chce mi się umierać, ale prędzej zdechnę, niż włączę ten tryb. Mi się wina. Już mi lepiej, możemy nagrywać. Fajny, nie? Nastroszony. No. Z pióropuszem. Ale pobaw się tam. Ja pierdzielę, ale fajnie.
To jest ładny ryb. Pozwolimy mu. Ty się stawiasz? Zobacz. No kurde. No taka chyba największy, który złowiliśmy. Wagowo się wydaje taki okazały dość. Kilka słów poproszę Bartku, panie Bartku, do tutaj do kamer. No co, trzecia doba na wodzie? No wyczailiśmy tam taki patencik. Uważam, że przynęty, sypanie nie ma większego znaczenia. Raczej szukamy ryb po zatoce. Jak zauważyliśmy, że odłożę go, żeby go nie gnieść. Zauważyliśmy, że za dnia te ryby bardzo chętnie wychodzą płycej. Więc w nocy mamy strzały z 1,5-2-metrowej wody, a za dnia jak się zaczyna robić ciepło, to się okazuje, że potrafią strzelić i z 3, i z 4, i z 6. No i tak sobie obsypujemy, sypiemy sporo. Co po tych wszystkich zasiadkach naszych z ostatniego roku jest nawet szokujące, bo jedno sypanie do łódki to jak pół towaru na sezon. To prawda. Więc takie normalne karpiowanie. Tak. Łódka, łyżka i jeps, jeps, jeps. No i wchodzą sukcesywnie te ryby. Wczoraj myśleliśmy już, że będzie jeszcze lepiej, ale one jednak trochę wyhamowały, trochę to ciśnienie lata góra-dół. Ale mamy dość regularne brania ze wszystkich praktycznie miejscówek. No, mamy od wczoraj jeszcze jedną nową. Na 6 metrach tam na razie pika nie było, ale myślę, że tą dobę trzeba dać. Dobra. Szansy. Mam przybliżać, czy będziesz kadrował? Nie, nie przybliżaj. Dobra. Jaka fajna ryba. Pięknie. Poczymaj go trochę, poczymaj go trochę. Otwórz szeroko, bardzo szeroko worek. Aha. To się fajnie w słońce odbija. Wiem, radzę sobie. Dobra, spróbuj go teraz tak lekko nadziać i wyciągnąć łeb go do góry i wypchnąć go tym. O, o właśnie. Może się uda. A on ma odpłynąć? Tak. No to jeszcze raz. No. O. Będziemy gotować obiad. Dostaliśmy w prezencie z Włoch typowy makaron. Mam nadzieję, że operator tego nie wypika. Typowe chuje. I oczywiście przyszedł prezent. I co z nim zrobić? No to co mamy w torbie. Pójdzie boczek. Pójdzie se salami. Pójdzie parmezanik. Mamy cebulkę. Obowiązkowo do obiadu. Zeszronione winko białe z małej winiarni z Bergamo, przywiezione osobiście. Pójdzie oliwa, czosnek, a potem się posramy. Jak to po chujowym makaronie. Zabijesz mnie, człowieku.
Dobra, nie, bo już naprawdę to już jest kuriozalne, nie? Szczęśliwy łowca. Dobra, chodź go z podbieraczka wyciągniemy. To jest mięciutko. Trzy razy już dostał w pyskach. Mały rybek, ale z przeszłością. Ale bicek. Ale się trochę odtłuścił. Ale nie? Będą żaby zazdrościć. Ale się trochę odtłuścił. Żaby będą zazdrościć tutaj na. Bartosz, czy ty też, panie Bartku, czy ty też masz dosyć tych social mediów? Bardzo. Dlatego chcesz w nich wiecznie być? Tak. Tak, tak, okej. Okay. Co jest? Ale Lechosław piękny. Abramis brama. O Jezus, jakie szczęście! Nie śluzuje. To się nie wydarzyło, Martek. Ja ci mówiłem, że dobre wino z Włoch. Musi zadziałać. No ale kurde, złowiliśmy stary, podnoszone, wyciągane te zestawy, złowiliśmy, pokaż. A tu nam czeka jeden koleś. Masa. Masakra. A już się zastanawiałem, co zrobiłem nie tak, że one po prostu stąd odeszły, nie? Może było za dużo tego towaru i musiały przyjść z powrotem, nie? Musiały wyjeść. Ale zgrzyta wszystko. I oczywiście standardowo w ten kołeczek, nie? Wiesz co, Bartek? Wiesz, ale tak ci szczerze, jadą po nas łodzią. Ale ci tak szczerze powiem, nie? Jak po tym ładnym karpiu, którego złowiłeś, miałeś teraz branie. To nie, żebym zazdrościł, ale tak już z przykrością stwierdziłem, że chyba nic już z tego mojego miejsca nie będzie, nie? I w tym momencie tak pik, tak pik i żyłka się napięła, bo my tu straszny bałagan zrobiliśmy. I kurde, i odpaliła jeszcze ta środkowa miejscówka. Wiesz, że teraz rzucę tam ten zestaw. Tak, rzucisz. I będzie to, co... A wiesz, że ja swojego nie rzucę, tylko wywiozę. Dawaj. Buzi? Dobra. Dobrze, dobra. Się bawimy trzeci dzień. To po nas płyną? Nie. La musique un remède depuis la nuit des temps. Nous examinons Elizabeth and Winnet. Un langage universel pour approcher les gens. Nous examinons Elizabeth and Winnet. Qu'elle soit festive, traditionnelle avec un message conscient. Philippe. De Mozart à Médine, y a pas de Nuba ou la foule des voix au charme sublime comme Aretha Franklin. Des musiciens de talent qui ont traversé le temps méconnu jusqu'ici pourtant qui mériterait le diamant. On portait la musique au plus haut, humblement avec ou sans radio. Le partage était le créneau, une passion des mélodies, des notes et des mots. Sois fier de la musique que tu sèmes, en remerciant les artistes que tu aimes. Reste authentique et jamais ne cède. Nos vies sont grands maîtres, le chemin reste le même. Ouais, ouais, c'est tout les things qui est plus lit. Quand je vois mes chants des doigts d'artistes, c'est au pire de temps qui ouvre ses smiles dans nos fils. Stay up with our beats and the flow. Boudoir, bah, il veut y puis dans nos yeux, non, si, non, non, d'après, là, oui, non, tu music, and no, mais music, au pire, quand je vois mes chants des doigts d'artistes, c'est au pire de temps qui ouvre ses smiles dans nos fils. Stay up with our leżę sobie, to jest najpiękniejsze branie w życiu. Leżę sobie, piję drinka, leżę głową pod kołowrotkiem, gadam z Przemkiem przez telefon, rola, a ja w tym momencie patrzyłem przez
przez szpulę na niebo. I tak mi pojechało, nie wiem. Całe życie będę to pamiętał. Po prostu ta szpula zaczęła się kręcić. Ja nie słyszałem sygnalizatora, tylko tą rolę, kuźwa, z tej szpuli, nie? A ja też leżałem wtedy, nie? No tak, próbowałem cię dowołać. Próbowałem cię wywołać, nie? Ale jak się ogląda NBA po nieprzespanej nocy, fundując sobie drugą noc, myślę, że siły nadprzyrodzone, nie? Tak. Próbujemy je podnieść razem. Mała trochę kołyska. No, tak skromnie, wiesz. Nie pchamy nic, to nie jest dla fanu zrobione. Szkoda tych ryb, żeby czasem nie uderzyły o siebie i się nie ubiły o kołyskę. To nie można przeginać. Dla fejmu, nie? O, bezpiecznie, bezpiecznie. Fajnie, nie, bracie? Ja pierdzielę, świetnie. Wypnij, bo będzie, że moja jest większa. Ty wypychasz swoją, wtedy będą w miarę równe. Dobra. O. Dobra. Takie dwie równe. Oh. Bracia bliźniacy. Dobra. Dobra, do wody. Tu lubią, wiesz? Tu lubią. Psy, nie wiem jak one. Dobra. Przyjechaliśmy tutaj z pewnymi obawami, ponieważ ciążyła na nas wielka presja, bo wszyscy wiedzą, że tu przyjechaliśmy i tak naprawdę przy 32 ekipach obnażamy się strasznie. Czy umiemy, czy nie umiemy? Czy umiemy godnie wprowadzić zawodników w tą imprezę? Generalnie ja kilka lat temu, podejmując współpracę z łowiskiem Jerzyn, powiedziałem, że to będzie najlepsze sportowe łowisko w Polsce i jest bardzo, bardzo blisko, żeby to osiągnąć. I na pewno następne lata doprowadzą to łowisko na sam szczyt łowisk komercyjnych o niesamowicie dzikim charakterze, a zarazem potwornie, potwornie, potwornie sprawiedliwym sposobie rozstrzygania rywalizacji, bo tutaj jest generalnie 30 w miarę równych stanowisk i można tutaj się nieźle... A my dzisiaj prowadzimy. Tak, jesteśmy na podle z naszym wynikiem. Tak, pozwoliliśmy sobie porównać zeszłoroczny wynik i właśnie w bilansie zeszłego roku, kurczę, chyba wygraliśmy zawody. Także macie nie lada wyzwanie. Nie lada wyzwanie. Żeby nas pokonać. Dobrze, żona wczoraj moja powiedziała, dobierz się puchar, nie? A my wam przekuliśmy wszystko duże, co tu pływa. Tak, przekuliśmy wszystko potwornie, nie? Nie, a tak poważnie to się wspaniale bawiliśmy. Chyba jeden z takich ciekawszych wyjazdów ostatnich lat. I takie piękne ryby weszły, nie? Naprawdę, ja pierdzielę, nie? A jeszcze przed nami kilkanaście godzin łowienia, więc... I co ciekawe, wcale nie dużo. Tak. A duże. Tak, nie dużo, a duże. I jeszcze nie wiemy, czy mamy patent, tak. Bo przyjedziemy tu pewnie za 2-3 razy, żeby to zweryfikować, ale mam wrażenie, że zrobiliśmy dość dużo, żeby połowić niedużo, ale dużych. Tak, i jakby ktoś teraz się chciał zastanawiać, jaki jest sposób na sukces, to sami nie wiemy. Łowiliśmy w czterech miejscach, sypaliśmy obficie, łowiliśmy na różne zestawy, na różne przynęty. Nawet nie wiedzieliśmy, jaki zestaw mieliśmy założony wcześniej. Gdzie, na którym kiju. Gdzie, na kiju, co i jak. Także, sorry, nie pomożemy. Ale na pewno będzie godnie. Także wszyscy ci, którzy przetrwają imprezę integracyjną, mogą się naprawdę zmierzyć z bardzo, bardzo ciekawą rywalizacją. Czekolada! Mission complete. Zajebiście. Zapraszamy w przyszłym tygodniu, aż mnie świerzbią łapy, żeby wam wrąbać 6 żółtych kartek i przynajmniej jedną czerwoną, chociaż raz. Ja nie powiem, na co mnie świerzbią łapy. Niech to będzie moja słodka tajemnica. Siema. No, tak powinno to wyglądać. Jestem wzruszony. Czekolada. Troszkę się pochwaliliśmy kilka godzin temu, że znaleźliśmy sposób na duże ryby i tak dalej. Za karę tutaj oto, proszę bardzo, rybka, nie wiem, 4-5 kg, której należy się również szacunek, bo kiedyś będzie rekordem Polski i nam to wypomni, że sobie z niej waliliśmy szyderę. Nie, nie waliliśmy szydery. Kurde, jak one tu pływają na tej głębokiej wodzie pod pomostem. Ja pierdzielę, nie? No pięknie nam z płytkiego schodzą w głębokie, tak, nie? Na holu. Elegancko. Fajnie, niech sobie cyka. Bombowo, bombastik, fantastik. I do wody. I tyle. No i działamy, nie? Parę godzin przed nami, kurde.
W ogóle ciężka doba przede mną, bo muszę popracować. Więc nie wiem, czy się to nie skończy wyciągnięciem zestawów z wody na ostatnią noc. Muszę powiedzieć. Śpię jeszcze. Taki jeszcze nocny amator. Nie mogłyby tak wczoraj, przedwczoraj jeździć całą noc tylko na odjazd? A daj spokój. One są złośliwe po prostu, nie? Jeszcze wczoraj powiedziałem, mówię, Jezu kochany, jak one dzisiaj będą w nocy tak jeździć, to wyciągnę wędki, tak? To Australis, Masgalis, Severensis, Dupcis, nie? Mam szczęście, ponieważ złowiłem drugiego pięknego... Pulampasa. I co? To jest kozak? To przynajmniej jego mafia. Ale piękny jesteś, kurwa. Może zerknąć w obiektywie, czy obciąłem się w cholerę, czy nie do końca. Ty się pomieściłeś jakoś. Jakoś się pomieściłem. No, dieta cud. No dobrze. Nie powiedziałbym, że jest to cud. Ale ty jesteś ładny. O Jezu. Dziękuję. Ragamuffin soldier. Hey, hey, hey. Keep your smile. Keep smiling. Every day with the music.